w najbliższych wyborach nic się nie zmieni w tym miejscu, to ten gadżet, brzydko mówiąc, ta maska gazowa stanie się nowym symbolem miasta. Nie skrzydła, nie herb, nie gryf, tylko właśnie maska Pegas. O, to będzie klasa szkoła w Mościskach, tak jest? Proszę bardzo, klasa taka, albo na przykład, no co, na przykład koleżanki na spacerze na Facebooka sobie wrzucą. Byłyśmy na spacerze na Mościskach, na stawach. Kolejne zdjęcie, proszę Państwa, a ktoś zrobi swojego ulubieńca dla psa, a to jest mój wórek na spacerze, właśnie wróciliśmy z lasu. Wórek trochę ma wysypki, ale to nic, przejdzie mu po 3 dniach. Następne, a tu, co jest, a tu pan idzie, hodowla koni w okolicach, zaprasza ten ujeżdżania koni, proszę bardzo, można przejażdżki na kucykach, oczywiście w maskach, no bo szczerze, jakżeby nie. Następne mamy, a to co, a tu dzieci na Mościskach bawią się na placu zabaw, dofinansowanym z Unii Europejskiej, maseczki dofinansowane przez rodziców, niestety, bo Unia nie dopłaca. Tu pan z koniem pokazuje, a to jest inaczej, jeszcze bym tak podał zaraz. Pan, koń z mieleckiej hodowli na aukcji w Janowie osiągnął fantastyczną cenę, odporny na wszystkie możliwe choroby, oprócz chorób płuc. A tutaj pan Józef z Mościsk zdobył nagrodę w konkursie racjonalizatorskim na samodzielnie zbudowaną maskę z pojemnika po wodzie mineralnej i odpowiednio nastąpczonych w filtrach. Żeby jeszcze może być? A tutaj... Jedziemy zaraz po zdrowie Państwa. Proszę Państwa, gratulujemy młodej rodzinie w Żywówku. Dziecko już jest przygotowane na to, żeby żyć w tej strefie blisko. I co tu jeszcze mamy? A tutaj pamiątkowe zdjęcie na fejsa. Koleżanki sobie przypomniały, jak to kiedyś fajnie się bawiły na świeżym powietrzu. Pamiętacie, jak byłyśmy małe, no nie? Co tu jeszcze stało? A tutaj szpital w Mielcu świętuje narodziny kolejnych Mielcan, młodych. Proszę Państwa, to nie jest śmieszne. To może wydawać się śmieszne, ale tak wyglądały zdjęcia, kiedy faktycznie istniało zagrożenie gazem bojowym. I możemy się z tego śmiać, ale nie ma innego sposobu niż pokazanie ludziom, że to nie jest zabawa. Naprawdę. Ja osobiście, tak powiedziałem tutaj panu redaktorowi z radia, ja mam taką przypadłość, że jak jestem 5 czy 6 dni w Mielcu bez przerwy, to dostaję takich fajnych, białych, kolorowych plam na twarzy. I pan doktor powiedział tak, chcesz zrobić badania? To się dowiesz, o co czy ci jest. Ja powiedziałem, może jeszcze poczekajmy, aż mi wyjdą na stałe, bo na razie znikają po kilku dniach.